kreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam kolejną część mojej kolekcji torebek z Lumpeksu. W zasadzie jedna z torebek, które tutaj Wam pokażę, będzie kupiona nowa już bardzo, bardzo dawno. Ta torebka już ma wiele lat, także pokazuję Wam ją tylko dlatego, żeby Wam pokazać właśnie tą jedyną torebkę spośród dzisiejszej kolekcji, która została nowa kupiona. Kolejny odcinek już pokaże się za kilka dni i w nim pokażę Wam moje torebki letnie, takie koszykowe, plażowe i takie małe torebeczki a la Saszet. Na początek chcę Wam pokazać jeszcze zdobycz mojej przyjaciółki Asi, Joanny, która polowała ostatnio w Lumpeksie w Limanowej, w swoim rodzinnym mieście. No i właśnie odkryła tam taki bardzo fajny Lumpeks i kupuje tam dosyć sporo fajnych, naprawdę takich fajnych, markowych, jakościowych rzeczy. Oczywiście to nie jest moja zdobycz, ale Asia się zainspirowała moimi programami i w ogóle moimi zdobyczami i zaczęła też dosyć sporo tam kupować i robi się w tym naprawdę bardzo dobra, więc chcę Wam to pokazać, bo akurat niedawno była u mnie i pokazywała mi tą swoją zdobycz na żywo. Zobaczcie sobie tu na przebitce Asię z tą nową torebką i to jest bardzo firmowa torebka Longchamp. Francuska firma, bardzo dobra. No i Asia kupiła tą torebkę za jedyne 8 zł, torebka była na wagę. No i to jest dowód na to, że warto kupować, kochani, w Lumpeksie, bo naprawdę można kupić firmowe rzeczy, rzeczy, które wcale nie są tanie w sklepach, w bardzo dobrym stanie. Zobaczcie sobie tutaj przebiteczki samej torebki też. Tam są wszystkie znaczki firmowe, jest ten oryginalny, wytłoczony napis z tyłu. No i naprawdę jest świetna torebeczka, na szczególnie na taki sezon właśnie wiosna, lato. Super rzecz, naprawdę. I gratulacje, Asia. I super, super się cieszę, że Asia właśnie znajduje takie super też rzeczy za małe pieniążki. Przy okazji proszę Was też na samym początku o subskrypcję kanału, jeśli Wam się spodoba filmik, o polubienia i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowych filmach. No a tymczasem moje torebki i zobaczycie tutaj raczej dzisiaj takie większe torebki, torebki przewieszane przez ramię, torebki do ręki, takie troszkę już podróżne nawet torebki, torby i też wiele z tych torebek jest bardzo markowych, a wszystkie są super jakości, bo ja zwracam bardzo dużą uwagę na jakość. Kupuję torebki ze skóry naturalnej, raczej na palcach jednej ręki mogę policzyć torebki, które nie są ze skóry w mojej kolekcji i to tylko zazwyczaj są wtedy torebki materiałowe, które też bardzo lubię i bardzo oryginalne torebki, bo nie kupuję takich zwykłych torebek, które nie mają charakteru. Ja lubię wyraziste torebki, lubię ciekawe wzory, lubię ciekawe fasony, no i takie torebki kupuję. To teraz zobaczmy. Zacznę od takich najbardziej casualowych toreb, które noszę na co dzień, na zakupy, do pracy, na wycieczkę i od razu na początku pokażę Wam właśnie tą torbę, którą kupiłam nową. To było wiele lat temu. Myślę, że to spokojnie było 7 lat temu, jak nie nawet 8. To jest bardzo fajna torebka firmy, którą bardzo lubię. Torebeczka kupiłam w TK Maxie. Jest to Fossil, bardzo dobra brytyjska firma. Ja bardzo lubię torebki Fossil. One są bardzo dobrej skóry, są porządnie wykonane, są takie dosyć siermierzne, bo to jest specyficzny styl. Ta torba jest właśnie taka trochę w stylu lat 70., ale też bardzo nowoczesna, ma taki trochę materiałowy pasek. No i bardzo mi się podobały tutaj te nabicia w różnych kolorach tych ćwieków. No i kolor. Przede wszystkim chciałam mieć torbę w takim ładnym kolorze, takim rudawym kolorze skóry, bo też nosiłam dużo butów w tym. No i nadal mam buty w takich kolorach. I bardzo lubię torby przewieszane przez ramię, które są wygodne na zakupy, czy jak się załatwia jakieś sprawunki, nie krępują nam ruchów. Super, super zakup i nie była tania, bo powiem Wam, że ona chyba kosztowała niecałe 400 zł, więc no to jest dowód na to, że owszem, kupiłam sobie kiedyś taką torbę, ale od wielu, wielu lat już nie kupuję toreb nowych i właściwie od tej torby zaczęło się moje kupowanie zupełnie wszystkich torebek moich w Lumpeksach. Zaraz zobaczycie. Bo następna torebka już jest z Lumpeksu i to jest podobny rodzaj torby do tej Fossila. To jest jakaś torebeczka, nawet nie wiem jakiej produkcji, ale jest tu marka indyjska. Bardzo lubię tą firmę. To jest taka troszeczkę firma, która robi takie lekko folkowe rzeczy z takim fajnym vibe'em właśnie trochę jakby retro albo takim, tak jak mówię, folkowym czy też
etno. Jest świetna, jest bardzo leciutka, to jest oczywiście skóra naturalna, jest świetnie wykończona w środku, zobaczcie, ma taką piękną podszewkę właśnie, w stylu boho trochę, ma różne przegródki w środku, jest wykończona materiałem i skórą naturalną zarówno w środku, jak i na zewnątrz, to jest naprawdę super, ma fajną kieszonkę jeszcze tutaj, na zewnątrz, gdzie można sobie włożyć coś takiego, co szybko potrzebujemy wyjąć. No i jest na długim pasku regulowanym. Super, super, bardzo praktyczna torebka i ja tą torebkę bardzo często noszę. Jeżeli noszę rzeczy w takich właśnie czarnych kolorach, czarno-białych, to jest bardzo często używana przeze mnie ta torebeczka i zapłaciłam za nią 15 zł. I to też było chyba z 4 lata temu, więc naprawdę ta kolekcja moich torebek to jest co najmniej kolekcja od 10 lat. Kolejna torba w takim stylu casualowym właśnie, to jest taka też skórzana torba szwedzkiej marki, też mamy tutaj nazwę, to jest Bloom Copenhagen, też całkiem dobra marka, świetna taka, fajny kolor szary, ona jest taka workowata, teraz są bardzo modne te właśnie miękkie torby, takie workowate. Jest na nie akurat teraz szał i będą bardzo modne w tym sezonie, więc się cieszę, bo lubię szary kolor, oczywiście nie do przesady też, nie jestem taka, że sam szary bym nosiła, ale to jest praktyczne i często miałam outfity w szarych kolorach i naprawdę świetna torba, do której się wszystko mieści, łącznie z książkami, czy do pracy, czy nawet jakieś do kabaretu kostiumy udawało mi się do niej zmieścić, więc super, super fajna, miękka skóreczka w świetnym kolorze. I też ta torba była bardzo tania i to chyba było z wyprzedaży, z tego co pamiętam, to chyba zapłaciłam za nią około 9 zł, więc też jakieś zupełnie śmieszne pieniądze. No to idźmy teraz dalej, teraz już będą takie torby, może trochę mniej casualowe, ale tu jest jeszcze taka miękka torba, którą kupiłam za 3 zł, kochani, już kiedyś pokazywałam ją w lecie w zeszłym roku. Ona wymaga tutaj nieco pielęgnacji kolorem, ja zamierzam po prostu kupić barwnik do skór w takim kolorze i lekko szmatką przejechać tą torbę właśnie farbą, żeby zafarbować troszeczkę tu wytarte te narożniki, ale 3 zł, prześlicznie wykończona torba, no ja uwielbiam kolorowe torby, naprawdę, bardzo lubię torby, które właśnie mają kolory. To jest skóra naturalna, świetnie wykończona w środku, tu ma takie w ogóle muszelki, to mnie zachwyciło na tym zameczku. Naprawdę fajnie wykończona w środku, ma bardzo ładną podszewkę w takie muszelki. Super, super, dużo przegródek i ma w takich bardzo fajnych tutaj uchwytach te uszka zawieszone. No i ma też długi pasek, więc też można sobie ją właśnie przewiesić przez ramię. A ja lubię zielenie, lubię takie morskie kolory, więc to szczególnie właśnie w sezonie letnim będzie superowo się przydawało, leciutka skóreczka. No i kochani, kolejna torba to torebka włoska, bardzo kolorowa. Za tą torebkę zapłaciłam zaledwie około 20 zł. No to jest niewiele, to jest torebka firmy Barrito, właśnie tak jak mówię, Made in Italy. Piękna torebka, naprawdę ma przesuperowe kolory, zobaczcie, no i tutaj jest takie jakby skóra wężowa, tu jest trochę taka panterka, tu ma taki limonkowy kolor śliczny, to jest wszystko ze skóry, tu jest taka kolorowa w ogóle od tyłu z czerwonymi uszkami, no i ma fajny pasek, można to już założyć sobie spokojnie na ramię, bezproblemowo, jest bardzo wygodna, dużo się do niej mieści, no bo ona jest już takiej średniej wielkości, powiedziałabym. Uwielbiam takie artystyczne rzeczy, także to jest bardzo, byłam szczęśliwa, kupiłam tą torebkę i nadal jest jedną z moich ulubionych. Ma bardzo ładnie tu wykończone, śliczna podszewka, wszystko jest naprawdę pięknie zrobione, no i bardzo lubię tą torebkę. Kolejna torebeczka to Furla, taka kupiona kiedyś za chyba 7 zł, ze skóry, oczywiście tutaj jest widać zamsz, tylko to jest coś w rodzaju takiego shoppera, to jest torebka bez zamknięcia. Więc jeżeli ja używam tą torbę na przykład na zakupy, to mimo wszystko mam tutaj dokumenty czy telefon w saszetce, bo to jest niezapinane, raczej właśnie na jakieś zakupy do włożenia, ale zdarzam się ją nosić, jest bardzo urocza, jest naprawdę praktyczna, ciemnogranatowa, czego może nie zobaczycie, bo takie niuanse kolorystyczne nie są zbytnio widoczne na kamerze. No i teraz kochani, dalej! Kolejna torebka była też pokazywana w zeszłym sezonie, jak ją kupiłam i to jest torba szyta przez kogoś, albo przez jakiegoś projektanta, albo ktoś sobie zaprojektował, jest prześlicznie wykonana, powiem Wam. To jest taka torebka w stylu Chanel,
troszkę. Tu jest aksamit w ogóle. To wszystko jest aksamitne. Tu jest również aksamit na pasku. Jest naprawdę prześlicznie, ma śliczne detale. Prześlicznie wykonana, ma bardzo ładne kolory, taki jakby musztardowy z fioletem w krateczkę i czarnym. Naprawdę bardzo ładnie też w środku wykończona. I ona jest chyba ręcznie przeszywana tutaj, mi się wydaje. Naprawdę wygląda to bardzo elegancko, bardzo ładnie. Jest bardzo lekkie, bo to jest materiał oczywiście. W środku ma też fajną podszewkę. I bardzo ładnie jest wykończony też ten pasek według mnie, z takim grubym łańcuchem. Teraz były bardzo modne te łańcuchy. Podejrzewam, że niedługo zaczną wychodzić z mody takie mocne łańcuchy. No ale mimo wszystko będzie mi się zawsze podobać ta torebka, bo ma piękny wzór. Naprawdę przyciąga uwagę. No i w ogóle powiem Wam, że taka torebka bardziej mi się podoba niż te skórzane torby markowe. Ona jest naprawdę bardzo oryginalna, bardzo ładna i... coś takiego się nie nudzi po prostu. Bardzo dużo ma też użyć, można ją na laptop używać też, na przykład wsadzić sobie tylko dokumenty, laptop. Mój laptop się tu mieści, ten Apple w każdym razie. Kochani, aha, i za tą torebkę dałam też, już nie pamiętam, ale chyba około 15 zł albo 20 zł. Coś między 15 a 20 zł, już kilka miesięcy temu to było, więc już tak dobrze nie pamiętam. Kolejna torba to torba Desigual. No i wiecie, że też Desiguala rzeczy są drogie. Kiedyś kupiłam ją nawet nie bardzo tanio, bo chyba zapłaciłam 20 kilka złotych za nią, ale byłam na mega fazie na takie wzory Desigualowskie. A poza tym no bardzo mi się też podoba właśnie ten wzór. To jest taki też jakby aksamit w takie folkowe wzory, nabijany dżytami. Tutaj jest też taki dosyć fajny patent, że tutaj się odpina, można sobie powsadać do takich dwóch kieszonek z boku. No i bardzo ładne kolory, takie żywe. I to jest też granatowa torebka. Tutaj jest oczywiście logo Desiguala. Ona niestety jest z materiałowa z takimi, jakby to powiedzieć, takimi rączkami ze sztucznej skóry. To jest trochę wada, bo ja nie lubię rączek ze sztucznej skóry, ale te akurat Desiguala, te plastiki, że tak powiem, są całkiem fajnie zrobione i one nie pękają. Już mam dosyć długo tą torebkę, bo chyba z 2 lata i tu jeszcze nic nie pękło, więc to jest chyba dosyć super, dosyć fajna jakość, ten Sky tutaj. Na szczęście jest go mało, bo ja mam uraz do Sky'u i ja nie kupuję rzeczy Sky'owych. Ale stwierdziłam, że taka ilość Sky'u, jak tutaj jest w tych rączkach i w tym pasku, no to jeszcze dam radę to przeżyć, bo bardzo mi się spodobał fason i kolor tej torby. No i tak jak mówię, to chyba była jedna z droższych toreb, ale kupiłam ją ze względu na wygląd, nie że jest Desiguala, tylko bardzo mi się spodobały kolory i mam takie rzeczy właśnie, które pasują mi do tego. I takie style. Moi drodzy, teraz pokażę Wam torebkę Lacoste i to jest oryginalna Lacoste, też sprawdzona. Ja tą torebkę trochę czyściłam po zakupieniu, bo ona była taka, widać było, że ktoś miał pieniądze i nie, po prostu trochę tak nie szanował tej torebki. W zasadzie nie była zniszczona materiałowo, ani nic tutaj nie było przetarte, natomiast była bardzo brudna i taka, nie dziwię się, że nikt jej nie kupił, więc kupiłam ją tanio, około 12 zł, ale naprawdę jak to Lacoste jest świetnie wykonana. Zobaczcie, ona ma tutaj takie jeszcze takie zapięcie na taki zatrzask, który zmniejsza jakby tą torebkę i można zrobić z niej taki kształt. O. Pokażę Wam oczywiście tutaj detale tej torebki na zbliżeniach, na zdjęciach, te wszystkie loga i tak dalej. Bardzo też ładnie wykończona torba ze skóry i z materiału. Ma takie jakby piłki tenisowe na tym materiale. I ma świetną podszewkę. Zobaczcie, ona jest taka jakby fuksjowa ta podszewka, fioletowo-fuksjowa. Super, super ładnie zrobiona. W środku oczywiście jest... jest tutaj logo i taka wszywka firmowa, jakieś tam dodatkowe takie wszywki. Także to jest taka casualowa torebka. To nie jest jedna z tych takich mega luksusowych toreb jak Louis Vuitton, która każda ma numer seryjny i tak dalej. Ale jednak te torby też są dosyć drogie. No i szczerze mówiąc, tutaj nie przesądziła firma, tylko praktyczność tej torebki, bo można właśnie mieć ją w dwóch rozmiarach, można sobie to rozpiąć i mieć taką większą. Wtedy już tutaj mi nawet jakieś podręczniki czy dokumenty w całości wchodzą, no i fajnie wygląda. Tutaj ma o jeszcze taką przywieszkę z krokodylkiem fajną, skórzaną. Jest naprawdę ładna i nawet w lecie, powiem Wam, że na wiosnę super do takich beżowych
strojów, do trencza, do płaszczyka wygląda mega fajnie i elegancko. Ale też i do jeansów ją nosiłam, do skórzanej kurtki brązowej. Superowo wygląda i się świetnie sprawdza. No, to jest torebka już troszkę znoszona, nawet tutaj już jest lekko ten materiał na rogach przetarty, ale ją bardzo lubię, więc na pewno jeszcze długo jej nie pożegnam. Kolejna torba to jest torba też z zeszłego sezonu, bo jakoś miałam mega szczęście w zeszłym roku do torebek i dużo kupiłam. I to jest taka torba włoska, jakby aktówka też z długim paskiem, który można oczywiście sobie odpiąć ze skórki naturalnej. Tutaj ma też taki uchwyt, który możemy sobie czy to na ramieniu, czy do ręki nosić. Bardzo fajnie zamykana na takie coś, na taki przekrętak, jak ja to nazywam. Niestety ona jest ze srebrnymi detalami, więc to nie jest torebka, którą ja bym do wszystkiego nosiła, bo ja też zwracam uwagi i wolę złotą biżuterię, złote bransoletki, więc takie elementy srebrne rzadziej mi pasują. Chyba że coś jest takiego bardzo casualowego, albo po prostu akurat mam apetyt na bardziej srebrny kolor, zdarza się też. I bardzo fajne ma to, że tutaj jest beżowy i czarny pikowany taka skóra. W środku jest wykończona lnem i skórą. Bardzo ładnie wykończona, zresztą ma różne takie przegródki, czyściusieńka. Ona była nowa ta torebka, jestem przekonana, bo tam nie było nawet najmniejszej plameczki, ani nakruszone, ani nic w środku tej torby. No i jest naprawdę superowa według mnie. Ma bardzo fajny też spód z takimi nóżkami, że jak będzie wypchana, to można ją sobie po prostu postawić i będzie stała. I za tą torebkę zapłaciłam też chyba 16 zł. Nie, przepraszam, za tą torebkę, ona była na wyprzedaży, 16 zł przed wyprzedażą, za 5 zł ją kupiłam, bo tam wszystkie rzeczy na tej wyprzedaży były po 5 zł, więc ekstra, jak za skórzaną torbę. Kochani, i teraz hit, torba Ferragamo, którą kupiłam w Lumpeksie za 20 zł, no i nikt się nie poznał, bo wiecie, Louis Vuitton ze względu na swój słynny design, na swoje logo, czy też Chanel ze względu na swoje specyficzne elementy, takie bardzo charakterystyczne, bardzo nagłośnione, łatwo jest rozpoznać. Natomiast no, Ferragamo torba, oprócz tego, że zwróciłam uwagę na rewelacyjną jakość skóry, po dotknięciu tej torby ją po prostu chwyciłam, bo jest tak aksamitna, miękka w dotyku. No i dlatego ją znalazłam właśnie. A ktoś, kto nie zwracał uwagi po prostu na takie jakościowe, jakby na jakość materiału, na wykonanie, no to po prostu przeoczył, bo tutaj to, że to jest firmowa torebka, to ma, bardzo małe są te oznaczenia Ferragamo. To jest taki malusieńki napis. Oczywiście zobaczycie to w zbliżeniach. No i jest prześlicznie wykonana i naprawdę ta skóra jest tak dobrej jakości, że tak jak mówię, jak ją dotknęłam w tym boksie z torebkami, no to od razu zwróciło to moją uwagę, że ona jest taka mięciusieńka, taka właśnie jakby aksamitna w dotyku i jest dosyć ciężka niestety, ale ma piękną podszewkę, taką jakby atłasową z wytłoczonymi napisami Ferragamo, tu jest tabliczka metalowa z logiem. No i naprawdę, jest rewelacyjnie zrobiona. No ja się nie dziwię, że te torby są drogie i że takie designerskie dodatki mają swoją cenę, bo to naprawdę jest przecudownie wykonane. I w ogóle każdy detal tej torebki zwraca uwagę. Zobaczcie, jak tutaj nawet są nabite te ćwieki w taki sposób. To są jakieś takie bolce przebite, tworząc takie kuleczki tutaj małe. Nawet przeszycie tej torebki z tyłu jest takie bardzo ładne, podwójne tutaj, takie, no ślicznie to jest zrobione. I nawet powiem Wam, że ten detal tutaj z przodu, na tej jakby kieszeni, bo to jest kieszeń, o, to jest tak odpinane, tu jest takie kółko z takim bolcem, na którym są, są magnesy. I zobaczcie, jak to jest ślicznie zrobione, to jest tutaj zmarszczone w taki sposób, że tworzy taką przestrzeń wypukłą, można tu coś wsadzić nawet takiego większego. No i tutaj jest ta torebka, teraz jak wsadziłam do niej coś, żeby była taka bardziej wypchana i naprawdę, zobaczcie, śliczny design. No jestem bardzo zadowolona, że kupiłam tą torbę. Nie ma do niej uszu i chyba nie było, bo tu nie ma żadnych elementów, o które można by te uszy zahaczyć, więc ona jest po prostu taka na ramię. Jest bardzo wygodna, jest naprawdę tak zrobiona, że tutaj nic nie uciska, to jest taka mięciusieńka skóra i teraz właśnie te miękkie torby będą mega na topie, więc się cieszę, bo to będzie torebka na czasie. No i to w ogóle torba takiej firmy zawsze chyba jest na czasie. To jest mega zdobycz moja. No i teraz ostatnia z tych toreb, takich moich
dużych, jak mówię. To jest taka torebka, którą mam już bardzo dawno i chyba ją mam już z 15 lat w swojej szafie, albo nawet dłużej. To jest chyba najstarsza torebka, którą mam najdłużej, oprócz tej, co ostatnio pokazywałam, takiej zabytkowej z materiału. Torebka Adrien Vittadini. Adrien Vittadini. Chyba jakaś włoska też to jest torebka, z tego wniosek. Z materiałem w środku, taka troszkę w formie takiej teczki staromodnej. Bardzo pięknie wykonana rzecz. I to jest jakiś vintage, ale naprawdę pięknie zrobiony. Tu mamy skórkę taką wężową jakby. Na takich krótkich uszkach, więc to jest coś raczej takiego do ręki, co jeżdżąc samochodem mogę jak najbardziej używać sobie, ale bardziej elegancka rzecz, na jakieś oficjalne spotkanie czy na coś takiego, może na jakąś konferencję, na wyjazd. Przepiękny zamsz, ten zamsz się nic nie niszczy, to jest po prostu w takim stanie, jakim było 15 lat temu, a ja naprawdę nosiłam tą torebkę, to nie jest tak, że ona mi leży tylko w pokrowcu i do widzenia. Ja ją naprawdę dość często nosiłam, nawet chyba ją na uczelnię jeszcze nosiłam. Tak mi się wydaje, bo tak mi się coś przypomina, że właśnie, no chyba tak, czyli ta torebka byłaby już u mnie ponad 20 lat. No, czyli już nawet przesadziłam, nie 15, tylko co najmniej 20 lat mam tą torebkę. No i tak jak mówię, no to jakość nie wychodzi ani z mody, ani się nie dewaluuje, nie niszczy się to. Zobaczcie, jak to jest śliczne w środku i ma to zapięcie, nawet jest takie mega stylowe i jakościowe. To wygląda jak torebka od takich najdroższych marek. No tak szczerze to wam powiem, że nie wiem, w jakiej cenie mogłaby być taka torebka nawet, bo tak nie zastanawiałam się nad tym, ale to jest coś bardzo, bardzo stylowego, klasycznego i pięknie wykonanego. I ta torebka, może oprócz tej torby Ferragamo, to jest jedna z moich takich ulubionych rzeczy, które chyba zawsze będą w mojej szafie, bo to jest coś, co zawsze można nosić w każdym stylu i do wszystkiego w zasadzie, no może oprócz jakichś wycieczek czy takich wypadów zakupowych, bo nie mamy co z tym zrobić wtedy. No i to by była ostatnia torba na dziś. No i oczywiście nie muszę mówić, że to jest torba za darmo, bo dostałam ją od kogoś z rodziny, prawdopodobnie z Anglii właśnie, od mojej cioci, która tam już od czasów wojny mieszka. Przesuperowa, przepiękna rzecz. Jestem z niej mega zadowolona. Kochani, na następnym razem nie będzie za kilka dni hola zakupowego, bo ostatnio przyznam się wam, że miałam dużo różnych zajęć, nie chodziłam na zakupy, więc nie mam nowych zakupów. Ale pokażę wam ostatnią część mojego zbioru torebek, mojej kolekcji. Będą to małe torebki, takie saszetkowe, takie malutkie torebeczki, które noszę na co dzień. W lecie i na wiosnę głównie i to będą torby właśnie też wiosenne, letnie, takie koszykowe, coś takiego już bardziej zapowiadającego nowy sezon wiosenny. Więc kochani, zachęcam was jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału i zapraszam was na następne programy, bo już za tydzień będzie też vlog o latach 60. ze stylówkami vintage i second hand i już się do niego pomału przygotowuję, już zbieram wszystkie stylizacje i mam nadzieję, że będziecie mieć z niego frajdę, tak jak ja. Kochani, do zobaczenia, pa!